507-964-253-507-964-253. Kłaniam się Państwu po krótkiej przerwie. Ja już mówiłem, że to jest sprawa ocenna, subiektywna, czy ona jest krótka, czy długa ta przerwa. Z mojego punktu widzenia krótko nas nie było. Proszę Państwa, ja chciałem dzisiaj zacząć od tego tematu, tylko że ja nie bardzo nawet wiem, szczerze mówiąc, jak to zrobić. Dlaczego? Bo ja mam ogromny problem z tym, co zrobiła Platforma. Platforma dzisiaj zwołała taką specjalną konferencję, podczas której ogłosiła z dużym przytupem, że zakończył pracę zespół pod przewodnictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ten zespół miał opracować stanowisko Platformy w sprawie aborcji, ale jak przyszło do ustalenia szczegółów, to się okazało, że żaden dokument jednak nie powstał. To jest tak, że oni tylko ogłosili, że mają stanowisko i że mają pakiet praw kobiet. Ten pakiet praw kobiet przewiduje m.in. zagwarantowanie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in vitro, a w kwestii aborcji Platforma chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przesłanki, a także wprowadzić taką możliwość dopuszczenia, uwaga, terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu pewnych warunków, po konsultacjach, do 12 tygodnia. Dlaczego ja tak podkreślam to sformułowanie terminacja ciąży? A to zaraz to się wyjaśni. Ponieważ głos zabrała również sama Małgorzata Kidawa-Błońska, prawdziwa prezydent, wicemarszałkini Sejmu, polityczka Platformy, postanowiła wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi Platformie Obywatelskiej w sprawie tej aborcji. No i właśnie powiedziała, że jeżeli chodzi o terminację, to, cytuję, dajemy możliwość dopuszczenia determinacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków do 12 tygodnia. Żeby nie było na mnie, że ja coś wymyśliłem, że to jest wyrywane z kontekstu, przekłamanie i tak dalej. Uwaga telekino, bardzo uprzejmie proszę, co powiedziała pani Małgorzata Kidawa-Błońska. W naszych ustaleniach chcemy, żeby te trzy przesłanki, które obowiązywały w poprzedniej ustawie, obowiązywały dalej, ale dajemy możliwość dopuszczenia determinacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków do 12 tygodnia. I te słowa pani Kidawy-Błońskiej, wicemarszałkini Sejmu, polityczki Platformy, prawdziwej prezydent, wywołały jeszcze większe zamieszanie, dlatego że już wtedy kompletnie nikt nie wiedział, czy Platforma Obywatelska, no czego tak naprawdę chce, tak? Czy Platforma Obywatelska walczy w końcu o terminację, czy o determinację ciąży? Determinacja, czyli zaprzeczenie terminacji, czyli przerywania, to chyba oni są za zakazem aborcji. Takie się pojawiały wpisy internautów, mocno zdezorientowanych. I wtedy na scenę wkroczył Marcin Kierwiński, który jest na co dzień sekretarzem generalnym Platformy. I on to wszystko wyjaśnił i jeszcze dodatkowo również odpowiedział na pytanie dociekliwego dziennikarza Jacka Prusinowskiego z Radia Plus, który śmiał zapytać pana sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, czy po tym stanowisku, jakie oni przyjęli, to Platforma zdaniem sekretarza generalnego Marcina Kierwińskiego jest w dalszym ciągu partią chadecką, czy nie? Zresztą, ponieważ państwo wiedzą, że ja lubię się posługiwać faktami, również i w tej sprawie, o pomoc proszę telekino, oto jak wyglądała ta rozmowa. Opowiadam się, jestem głębokim zwolennikiem, aby prawo kobiet do decydowania w tak wrażliwej kwestii było przez państwo szanowane. Panie proszę, czy Platforma jest partią chrześcijańsko-demokratyczną? Jesteście chadecką partią? Jesteśmy chadecką partią, tak. I z takim stanowiskiem też pan czuje się chrześcijańskim demokratą? Pierwsza sprawa, dlaczego, co pan redaktor uważa? Bo to jest postawa radykalnie niechrześcijańska.
Nie, panie redaktorze, szacunek do godności innego człowieka to jest postawa w 100% chrześcijańska. Szacunek do życia. Szacunek do życia i godności tego życia poczętego. To jest postawa chrześcijańska, panie redaktorze. Więc pytam, czy pan się czuje chrześcijańskim demokratą, bo Platforma zawsze uważała się za chadecką, a tu taki postulat skrajnie lewicowy po prostu. Czuję się członkiem partii chadeckiej. To jest fantastyczne. Czuję się członkiem partii chadeckiej, nie jestem członkiem partii lewicowej, tak mówił Marcin Kierwiński, bo Platforma nigdy nie była partią lewicową. Kwestia obrony godności kobiety, jeżeli chodzi o jej wolę fundamentalną, dla mnie jest kwestią centrową i chadecką. Trzeba zlikwidować TVP Info i Radio Plus. Pan Zbigniew z Golina Dobrzynia jest z nami. Pan coś z tego rozumie w ogóle, panie Zbigniewie? Panie redaktorze, dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. Mam dwie sprawy bardzo ważne dla pana, ale teraz panu coś powiem, że z tego wszystkiego to gówno można zrozumieć. No i to wszystko. Przed chwilą, parę minut temu, taka kanalia z PSL-u pod nazwą Klimczak powiedział, że oni są prekursorami 500+. No to wie pan, gdybym nie siedział, to padłbym na podłogę, no bo przecież no jak do tego inaczej podejść, do Kierwińskiego, do Klimczaka, do tej całej hołoty, z którą się borykamy od 5 lat. Nie będzie od 5, od 2005 roku. No szanowno, ale wracam do tych dwóch bardzo ważnych spraw, o których chcę powiedzieć. Parę dni temu dzwonił taki pan Tomasz z Kantynosu i powiedział, że wy powinniście w telewizji Republika odnotowywać te nasze propozycje, bo może one nie są takie głupie, że po prostu nadać im jakiś bieg, żeby to nie szło na Bertyczu. Nie wiem, czy pan pamięta, ja pamiętam dokładnie, jak w 2019 roku po wyborach dzwoniłem do pana i powiedziałem, że należy, to było 31, bo ja to nagrywałem i mam 31.10, zaraz po wyborach, że należy wygasić trzy mandaty senatorów. Wspomina sobie pan? Tak. 31.10, zaraz po wyborach, około 20.36, pan to mówił. Jasno, że pamiętam. Właśnie. Pan to skwitował, że my mamy w tym Golubiu takie dość dziwne poczucie humoru. To nie było dziwne poczucie humoru. 4 listopada pojechałem do Warszawy, tak jak panu obiecywałem. Spędziłem tam na Nowogrodzkiej 5 godzin. No w końcu był tam marszałek Karczewski, Michał Kamiński. Próbowałem ich zaczepić. Marszałek Karczewski powiedział, że to się nie da zrobić. Kamiński nie chciał ze mną rozmawiać. Porozmawiał ze mną rzecznik PiSu powie. No i doradził mi, żebym ja to opisał, a to było 4 listopada, a 12 listopada się zaczynała kadencja nowego Sejmu i Senatu. Ponieważ ja to miałem spisane w formie takiego konspektu, że jakbym z kimś rozmawiał, to żebym nie pomylił nazw i tak dalej, zapakowałem to w kopertę i zostawiłem w sekretariacie. No dzisiaj mamy efekt tego, że ktoś po prostu mnie olał i puenta jeszcze będzie, że ktoś mnie po prostu olał w tym PiSie na Nowogrodzkiej. No mamy łachudrę, dziecią osobę w państwie, łachudrę, łapówkarza. Bo nie było przewagi w Senacie, nie?
Tak to by była przewaga. Trzy osoby by odpadły. Gawłowski, Krzysztof, no jak on tam, były prezes NIK-u, no i Bosacki, ambasador zgodnie z konstytucją i by PiS miał przewagę. No fajnie. Mamy to, co mamy. Dzisiaj się nie udało wybrać rzecznika. Zawetowali rzecznika praw obywatelskich. Cała chudra się produkuje w telewizorach, co życzy sobie jakieś orędzia wygłaszać. No fajnie. No pół roku potem, w maju ubiegłego roku, pani jakiś facet do mnie przedstawia się, że jest z biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego i dziękuję mi za obywatelską postawę. No wie pan, ja jestem taki trochę człowiek pobudliwy, to mu powiedziałem, że chyba oszalał. To było aktualne 4 listopada, a nie pół roku potem. I widzi pan, gdyby to było nagłośnione, to może do jakiegoś łba by to dotarło. To można to było zrobić, wywalić tych trzech łobuzów, dwóch przestępców i Posadzkiego, który zanim został ambasadorem... Panie Zbigniewie, kochany, jasne. Ja już wszystko wiem, wszystko rozumiem. Bardzo uprzejmie dziękuję, serdecznie pana pozdrawiam. Jakby pan mógł następnym razem nie mówić tam perłachudra i tak dalej, byłbym szalenie zobowiązany. Pan się skarży na co? Pan się skarży na to, że pana nie posłuchali. Proszę pana, pan wie, ilu ludzi nie posłuchali? Taki na przykład, ja pana nie porównuję, bo nie chcę pana spodobać, to nie o to chodzi. Taki na przykład były prezydent Lech Wałęsa, czyli Bolek, też się skarży na to samo, co pan, że też go nie posłuchali. Pan powiedział o tym, że pan dzisiaj mało z krzesła nie spadł, jak pan słyszał, że PSL już chciał wprowadzić to 500+ i że to jest w ogóle ich pomysł. Bolek idzie dalej. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. Dzisiaj Bolek z właściwą sobie skromnością w takim najnowszym filmie opublikowanym na Facebooku stwierdził, że, uwaga, przed pandemią, która nas wszystkich dotknęła, on ostrzegał ludzkość 20 lat temu. 20 lat temu Bolek ostrzegał przed pandemią. To, co się dzieje z pandemią, to, co się dzieje z migracją, to 20 lat temu ostrzegałem przed. To, co się teraz dzieje, to tylko pogrożenie palcem. Słuchajcie, ludki, weźcie się do roboty, przygotujcie rozwiązania, bo to żadna pandemia następna, nie przeżyjecie. Było posłuchać starego Wałęsy, usiąść do stołu, wyliczyć mapy, które nie mieszczą się w starych państewkach, ustawić się część na kontynentalne, a część na globalne. I ta pandemia, imigracja, to są mapy globalne. Jak to ustalimy, to trzeba się zastanowić, jakie potrzebne są struktury i programy, by przeciwstawić się tym tendencjom. Ja to państwu tylko zacytowałem, ale uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę spojrzeć na film. Proszę pana, to co dzisiaj się dzieje z pandemią, to co dzisiaj dzieje się z migracją, to 20 lat ostrzegałem przed tym. I mówiłem, że to, co teraz jest, to jest tylko pogrożenie palcem. Słuchajcie, ludki, wy się weźcie do roboty, wy przygotujcie rozwiązania, bo to żadna pandemia następna będzie, nie przeżyjecie. I dlatego też posłuchać starego Wałęsy, usiąść do stołu, wyliczyć tematy, które nie mieszczą się w naszych państewkach, ustawić je na część na kontynentalne, a część na globalne. I ta pandemia i migracja to są tematy globalne. Jak to ustalimy, to wtedy trzeba się zastanowić, jakie potrzebne są struktury i programy, by przeciwstawić się tym tendencjom. Ja wiem, że czeka pani Paulina z Małopolski, ale bardzo uprzejmie proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości, dlatego że ja muszę przytoczyć to, co Bolek powiedział, jakie są jego przemyślenia w kwestii wolności słowa, bo on porównał wolność słowa do przepisów ruchu drogowego i powiedział tak.
Jak było mało samochodów, to przed samochodem ktoś biegł z dzwonkiem i odsuwał ludzi, żeby nie porozjeżdżać. Ale ponieważ samochodów było coraz więcej, trzeba było zabrać trochę wolności, wprowadzić przepisy o ruchu drogowym. Przepisy o ruchu drogowym porządkują, a jednocześnie zabierają za dużo wolności. Podobnie zrobimy kiedyś z wolnością słowa. Wolność, tak, niezbędnie potrzebna, ale musi być odpowiedzialność, podobna jak w ruchu drogowym. Dziś w wolności słowa jest barbarzyństwo, bandytyzm, to co się wyprawia. Wejdźcie na YouTube'a. To, co tam się wyprawia, jakie kłamstwa idą, jakie potwarze, ilu ludzi wielkich, mądrych, nie chce mieć z tym nic wspólnego. W ogóle się nie wypowiada, bo nie chce, żeby ta banda napadła i zrujnowała życie wielu ludziom. Dlatego wprowadzimy przepisy o ruchu drogowym, które zabiorą nam dużo wolności. Każdy będzie mógł powiedzieć, ale jak powie coś niedobrego, kłamliwego, to tylko raz tak zrobi. Bo drugi raz tego nie zrobi. Dostanie taką nauczkę, że nie będzie w stanie. Na razie się tego nie da, mówi Bolek, ale zauważajmy to, bo jutro trzeba będzie to wprowadzić. Państwo do mnie dzwonią, mówią, że to jest nieważne, co ten Bolek opowiada i że w ogóle to jest marnowanie czasu, że ja przytaczam. A mnie się wydaje, ludzie, że wy nie rozumiecie, nie ogarniacie głębi tych przemyśleń. Naprawdę. No zawsze taki był smutny los tych wszystkich takich wizjonerów śmiałych, że oni byli niedoceniani przez współczesnych. Dopiero po latach się okazywało, że mieli rację. Pani Paulino, ja przepraszam najmocniej, ale musiałem to dokończyć. Kłaniam się, dobry wieczór. Jak najbardziej rozumiem. Dobry wieczór całej redakcji i wszystkim słuchaczom. Tak, nie wiem, czy będzie w telegraficznym skrócie, ale nawiążę króciutko do dzisiejszego dnia. Przedstawicielka PO, pani Lenartowicz, powiedziała, że dla promocji rodzicielstwa, podkreślam, dla promocji rodzicielstwa rozszerzamy prawo do aborcji. Po prostu... Można... Ja przepraszam najmocniej, ja przepraszam, że pani wpada w słowo, ale zapomnę potem. Kidawa Błońska powiedziała to na własne uszy, słyszałem. Kidawa Błońska powiedziała, że aborcja jest przyszłością narodu. Tak, tak. Też podkreślała pani Lenartowicz w swojej wypowiedzi, że właśnie tak mało dzieci się w Polsce rodzi, więc z tego wniosek, że trzeba zaciukać te, które się poczęły, prawda? W związku z tym będzie wszystko okej. Okay. Po prostu mózg mały, głowa mała, nie wiem, Kubuś Puchatek pewnie też by tego nie ogarnął. Druga taka stokroteczka w tym bukiecie to PSL i też ich wypowiedzi odnośnie dzisiejszego niewybrania pana Wawrzyka. Konserwatysty jego nie popierają, broń Boże, chociaż gdzieś tam ma jakąś w swojej historii działalności partię PSL-owską. Ale oczywiście jak najbardziej w ich schizofrenii mieści się poparcie dla Rudzińskiej bluszcz. No znowu nie wiem, czy by Kubuś Puchatek to ogarnął. Ja co prawda tak troszeczkę chciałabym cofnąć się w czasie, bo mówię, to są takie dzisiejsze gorące tematy. Nie minęło może dwa tygodnie, jak jeden polityk w krótkich spodenkach i japonkach pilnie poszukiwał pięciu sprawiedliwych. Proszę mnie nie posądzać złośliwość o to, że cieszę się z czyjegoś nieszczęścia, ale tak miło, tak cieplutko robi się na serduchu. Któraś to taka żonka jednego kandydata na prezydenta takiego określenia użyła. W te dni, właśnie gdy mróz trzeszczy, wiatr mroźny smaga policzki, tak się robi cieplutko na serduchu, jak się widzi to, co się dzieje. Zwłaszcza, gdy spotyka to zaprzańców, którym wydaje się, że są cwani, przebiegli, a tak naprawdę są renegatami, którzy wszystko dewastują, rozwalają, nie wiadomo na czyich usługach są, odkopują fundamenty kraju, naszej ojczyzny, za którą rządzący winni być odpowiedzialni. Oni nie nadają się, nigdy się nie nadawali do rządzenia. Podobnie jak właśnie wspomniani ich akolici z PSL-u czy z lewicy. Dlaczego? Bo według mnie ojczyznę trzeba kochać, nie mówić ten kraj. Tak się zastanawiam, czy słowo Polska, ojczyzna tak ich napawa wstrętem.
rządzić ojczyzną, to jest ją chronić, bronić, jej służyć, nie rozkradać i nie dawać innym jej rozkradać. Parę dni temu, 2-3, obchodziliśmy 80. rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych. Nie wiem, czy ci panowie i te panie z tych lewacko-liberalnych opcji znają rotę przysięgi cichociemnych. Tam padają słowa: wywalcz Polsce wolność lub zgiń. Jeszcze jedną, proszę mi wybaczyć, ale rotę przysięgi przywołam, żołnierza AK, która brzmiała: w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Panie Paulino, bardzo uprzejmie dziękuję. Ja bardzo uprzejmie dziękuję. Ja najmocniej przepraszam, że tak brutalnie pani przerywam. To są wielkie słowa, te, które pani przywołała. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że akurat te panie, o których pani mówiła, i ci panowie, to oni w ogóle nic na ten temat nie wiedzą. Jesteśmy po czasie już. Bardzo przepraszam, że muszę skończyć, ale muszę. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.